Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Materiały budowlane i elementy wyposażenia terenów zieleni. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Tworzywa sztuczne to materiały, którym można nadać dowolny kształt na skutek obróbki plastycznej w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem. Tworzywa sztuczne ogólnie mają małą przewodniość cieplną, ale dużą rozszerzalność termiczną. Są niepalne i nieodporne na wahania temperatury. Charakteryzują się natomiast bardzo dużą odpornością chemiczną. Wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w architekturze krajobrazu to nawierzchnie bieżni, boisk sportowych, terenów zabaw dla dzieci, obrzeża produkowane z odpadów w postaci ażurowego kątownika, przeznaczone do ograniczenia nawierzchni z kostek brukowych, betonowych lub kamiennych oraz tworzonych z nich wzorów, kratki ochronne do trawników, folie do izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i par ochronnych, np. membrany EPDM, wyroby melioracyjne, włókniny filtracyjne, maty przeciwerozyjne służące do zabezpieczania nawierzchni warstw skarb oraz przed dosuwaniem się głębszych partii zboczy, wyroby dekarskie produkowane w postaci płyt profilowanych, najczęściej z żywic poliestrowych, wzmocnionych włóknem szklanym, maty i siatki do cieniowania, maty do ściółkowania, wiązadła do drzew, siatki ochronne do drzew, styropian. Materiały malarskie w architekturze krajobrazu służą do wykonywania powłok nadających elementom budowli estetyczny wygląd i zabezpieczający je przed wpływami zewnętrznymi. Podstawowym materiałem malarskim jest farba, w której jednym ze składników jest pigment nadający farbie określony kolor. Ze względu na rodzaj składników rozróżnia się farby mineralne wodne, farby chlorokauczukowe, materiały malarskie epoksydowe, materiały malarskie poliwinylowe, lakiery, emalie. Wyróżniamy następujące farby mineralne wodne. Wapienne, stosowane na ściany ceglane, betonowe, mokre tynki wapienne. Klejowe, stosowane na suche tynki wewnętrzne. Kazeinowe, stosowane na tynki i mury zewnętrzne i wewnętrzne. Krzemianowe, stosowane do malowania drewna, szkła, tynków i betonów. Farby olejne zawierają w swoim składzie wypełniacze, pokost i rozcieńczalnik. Stosowane są do malowania powierzchni suchych, drewnianych, stalowych, tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Farby chlorokauczukowe są szczególnie odporne na działanie czynników atmosferycznych. Używa się ich do uszczelniania zbiorników, malowania nawierzchni betonowych i zabezpieczania antykorozyjnego. Materiały malarskie epoksydowe stosuje się do zabezpieczania stali, metali kolorowych, drewna, betonu, tworzyw sztucznych i tym podobne. Materiały malarskie poliwinylowe są odporne na działanie czynników atmosferycznych i dlatego są powszechnie stosowane do zabezpieczania stali, drewna, betonu i ceramiki. Lakiery mogą być bezbarwne lub lekko barwiące. Stosuje się je do zabezpieczenia drewna i metali, gdyż dają trwałą i odporną powłokę. Emalie to barwne, nieprzeźroczyste zawiesiny pigmentów i wypełniaczy w lakierach o właściwościach powłok lakierniczych. Służą do zabezpieczenia metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.